Dzień doberek, tutaj Biały Kiełek i dzisiaj pewnie się nie spodziewacie. Gościny SMP Mikołajek. Dokładnie tak, gościny SMP Mikołajek. O, właśnie się podgłośniłem. Następne dwa rozdziały. Niestety widzowie usunąłem przypadkowo przez mój słaby internet, jak byłem na działce. Usunąłem przypadkowo, totalnie z przypadku, chciałem usunąć coś innego, bo robiłem coś prywatnego i chciałem to usunąć i kliknąłem dwa razy i przez to, że na działce mam bardzo słaby internet, to wiecie, w ogóle mi wyskoczyło i tak dalej, że nadal tego nie usunąłem, a się okazało, że usunąłem tamten film. Więc ja to niedługo odtworzę i jeśli już jest, proszę, proszę, wpadnijcie na ten film jakby, wiecie, i włączcie, nawet wyciszcie i obejrzyjcie do końca i zostawcie łapkę w górę. Bardzo dziękuję. Na początek nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, łapeczce w górze, w górę oraz dzwoneczku. Ja ten odcinek nagrywam już drugi raz, bo poprzednio brzmiałem mniej więcej tak. O, halo, słychać mnie już teraz? Widzowie, nie byłem w stanie wam tego, jakby wiecie, pokazać, bo nie wiedziałem, jak to zrobiłem i tak dalej. Znalazłem teraz w koszu, przywróciłem sobie z kosza ten plik, co nagrywałem dzisiaj. No i brzmiałem tak. Dzień doberek, tutaj Biały Kiełek. Witam z tej strony Nikodem i dzisiaj gościny SMP Mikołajek. Pewnie nie najprzyjemniej by się wam tego słuchało, dlatego specjalnie dla was widzowie nagrałem to jeszcze raz. Miłego słuchania życzę. Rozdział wydaje mi się, że piąty. Wizytacja. Pani przyszła do klasy bardzo zdenerwowana. W szkole jest pan inspektor, powiedziała. Liczę na was, że będziecie grzeczni, że zrobicie dobre wrażenie. Obiecaliśmy, że się dobrze zachowamy. Zresztą pani niepotrzebnie się niepokoi, bo my przecież jesteśmy prawie zawsze grzeczni. Zaznaczam, powiedziała pani, że to jest nowy inspektor. Tamten już do was przywykł, ale poszedł na emeryturę. A potem pani dawała nam masę różnych wskazówek, zabroniła nam odpowiadać bez pytania, śmiać się bez pozwolenia, prosiła, żeby nie upuszczać kulek na podłogę, jak ostatnim razem, kiedy to inspektor przyszedł, potknął się i jeszcze wrócił. I co? Potknął się i przewrócił. Prosiła, żeby Alcest nie jadł w czasie wizyty inspektora. Powiedziała Kleofasowi, który jest ostatni w klasie, żeby się nie rzucał w oczy. Zastanawiam się czasami, czy pani nie uważa nas za jakichś łobuziaków. Ale ponieważ my naszą panią bardzo lubimy, obiecaliśmy wszystko, o co prosiła. Pani popatrzyła na klasę i na nas, czy jesteśmy czyści. Powiedziała, że klasa jest czyściejsza niż niektórzy z nas. Potem poprosiła Ananiasza, który jest pierwszym uczniem i pieszczuszkiem pani, żeby nalał atramentu do kałamarzy na wypadek, gdyby inspektor kazał nam pisać dyktando. Ananiasz wziął dużą butelkę atramentu i zaczął właśnie rozlewać do kałamarzy na pierwszej ławce, w której siedzą Cyryl i Joachim, kiedy ktoś krzyknął: pan inspektor! Ananiasz tak się przestraszył, że całą ławkę oblał atramentem. To był tylko kawał, wcale inspektor nie przyszedł i bardzo pani się rozgniewała. Widziałam, Kleofasie, powiedziała. To ty wymyśliłeś ten głupi żart. Idź do kąta. Kleofas się rozbeczał. Powiedział, że jak pójdzie do kąta, to będzie się rzucał w oczy. Inspektor zada mu masę pytań, a on nic nie umie i zacznie płakać. I że wcale nie zmyślał, bo widział, jak inspektor idzie przez podwórze z dyrektorem. A ponieważ tak było naprawdę, pani powiedziała, że już dobrze, że tym razem mu daruje, ale pierwsza ławka była cała powalana. Więc pani powiedziała, że trzeba tę ławkę przenieść do ostatniego rzędu, żeby nikt jej nie zobaczył. Wzięliśmy się do roboty i było z tym dużo śmiechu, bo musieliśmy przesunąć wszystkie ławki. Świetnie się bawili i na to wszedł inspektor z dyrektorem. Nie mogliśmy wstać, bo i tak wszyscyśmy wstali i ci, co weszli, mieli bardzo zdziwione miny. To nasi najmłodsi. Oni są trochę niezorganizowani, powiedział dyrektor. Widzę, powiedział inspektor. Usiądźcie, dzieci. Usiedliśmy. Tylko że ławka Cyryla i Joachima, co ją mieliśmy przenieść, była odwrócona, a Cyryl i Joachim siedzieli plecami do tablicy. Inspektor spojrzał na panią i zapytał: czy ci dwaj zawsze tak siedzą? Pani miała taką minę jak Kleofas, kiedy jest pytany. Tyle, że nie płakała.
mały wypadek, powiedziała. Inspektor nie był zadowolony. Miał nastroszone brwi tuż nad oczami. Trzeba mieć autorytet, powiedział. No dzieci, postawcie ławkę jak należy. Wszyscyśmy wstali, więc inspektor zaczął krzyczeć. Nie wszyscy, tylko wy dwaj! Cyril i Joachim odwrócili ławkę i usiedli. Inspektor uśmiechnął się i oparł się rękami o ławkę. W porządku, powiedział. A teraz powiedzcie mi, coście zrobili przed moim przyjściem. Przystawiliśmy ławki, powiedział Cyril. Dosyć już o ławkach, krzyknął inspektor, który wyglądał na nerwowego. Przede wszystkim, dlaczegoście chcieli przestawić ławkę? Przez atrament, powiedział Joachim. Atrament? Zapytał inspektor i spojrzał na swoje ręce. Całe były niebieskie. Inspektor westchnął głęboko i wytarł ręce chusteczką. Widzieliśmy, że inspektorowi, pani i dyrektorowi wcale nie było do śmiechu. Postanowiliśmy więc być szalenie grzeczni. Widzę, że ma pani niejakie trudności z dyscypliną, powiedział inspektor. Należy posługiwać się elementarną psychologią. Potem odwrócił się od nas, uśmiechnął się od ucha do ucha i odsunął brwi od oczu. Moje dzieci, chciałbym zaprzyjaźnić się z wami. Nie trzeba się mnie bać, wiem, że lubicie żartować, a ja także lubię się pośmiać. Chwileczkę. Czy znacie historyjkę o dwóch głuchych? Otóż jeden głuchy pyta drugiego głuchego, idziesz na ryby? No to ten drugi. Nie, ja idę na ryby. Wtedy pierwszy mówi, ach tak, ja myślałem, że ty idziesz na ryby. Szkoda, że pani nie zabroniła nam się śmiać. Bez pozwolenia. Bo okropnie było nam trudno powstrzymać się od śmiechu. Opowiem dziś wieczorem tę historyjkę tacie. Ale tata się uśmieje. Jestem pewien, że jej nie zna. Inspektor, który nie umiał pytać się nikogo o pozwolenie, śmiał się okropnie. A jak zobaczył, że cała klasa milczy, zsunął brwi na dawne miejsce, chrząknął i powiedział. No dosyć już tych żartów, do roboty. Właśnie przerabialiśmy bajkę Kruk i Lis, powiedziała pani. Doskonale, doskonale, powiedział inspektor. Proszę dalej prowadzić lekcję. Pani udała, że rozgląda się po klasie, a potem wskazała palcem na Ananiasza. Ananiaszu, zareklamuj nam bajkę Kruk i Lis. Ale inspektor podniósł się. Pozwoli pani? Zapytał i wskazał na Kleofasa. Ty chłopcze, ty tam, z tyłu, zadeklamuj. Kleofas otworzył usta i zaczął płakać. Co mu się stało? Zapytał inspektor. Pani powiedziała, żeby wybaczyć Kleofasowi, że on jest bardzo nieśmiały. Więc inspektor wyrwał Rufusa. Rufus to ten nasz kolega, którego tata jest policjantem. Rufus powiedział, że nie umie bajki na pamięć, ale mniej więcej wie, o co chodzi. I zaczął tłumaczyć, że to historia o kruku, który trzymał w dziobie kawałek sera, Rockwefort. Co takiego? Zapytał inspektor i miał coraz bardziej zdziwioną minę. Ależ nie, powiedział Alcest. To był Camembert. Wcale nie, zaperzył się Rufus. To nie mógł być Camembert, bo po pierwsze, kruk nie mógłby go trzymać w dziobie, bo z tego sera się leje, a po drugie brzydko pachnie. Pachnie brzydko, ale jest pyszne, odparł Alcest. A zresztą, co to ma do rzeczy? Mydło pachnie ładnie, a jest okropne w smaku. Raz spróbowałem. Jesteś głupi, ja powiem memu tacie, żeby twemu tacie wlepił mnóstwo mandatów. I Rufus z Alcestem pobili się. Wszyscy chłopcy wstali i zaczęli krzyczeć oprócz Kleofasa, który nie przestawał płakać w kącie. I oprócz Ananiasza, który stanął przy tablicy i zaczął deklamować bajkę Kruk i Lis. Pani, inspektor i dyrektor krzyczeli dosyć! Strasznie było wesoło. Kiedy wreszcie usiedliśmy, inspektor wyjął chustkę. Wytarł sobie twarz i cały pomazał się atramentem. Szkoda, że pani zabroniła nam się śmiać. Musieliśmy się powstrzymywać aż do pauzy, a to wcale nie było takie łatwe. Inspektor podszedł do pani i uścisnął jej rękę. Mam dla pani wiele podziwu, oświadczył. Jeszcze nigdy, tak jak dzisiaj, nie zdałem sobie sprawy, jak wzniosłą służbą jest nasz zawód. Proszę nie rezygnować. Odwagi, brawo! I wyszedł pośpiesznie razem z dyrektorem. My bardzo lubimy naszą panią, ale wtedy postąpiła okropnie niesprawiedliwie. Dzięki nam inspektor jej winszował, a ona wlepiła odsiadkę całej klasie. Teraz? Nie zgadniecie. No nie, nie zgadniecie. Drugi rozdział. To się już chyba szósty. Rex.
Wracając ze szkoły, zauważyłem, że idzie przede mną mały piesek. Chyba zabłądził, bo był zupełnie sam i zrobiło mi się go strasznie żal. Pomyślałem sobie, że ten piesek chciałby mieć przyjaciela i próbowałem go złapać, ale on się nie dawał. Wcale nie miał ochoty ze mną iść. Widocznie nie miał do mnie zaufania, więc poczęstowałem go połową mojej bułeczki z czekoladą i piesek zjadł połowę tej bułeczki z czekoladą i zaczął wymachiwać ogonkiem na wszystkie strony. A ja nazwałem go Rexem, bo był taki pies w kryminalnym filmie, który widziałem w zeszły czwartek. Rex zjadł bułeczkę prawie tak szybko jak Alcyst, ten kolega, który ciągle je. I poleciał za mną, zupełnie już zadowolony. Pomyślałem sobie, że to będzie świetna niespodzianka dla taty i mamy, kiedy przyjdę do domu z Rexem. A potem nauczy Rexa sztuczek, będzie pilnował domu, a także pomoże mi łapać bandytów, jak w filmie, który oglądałem w zeszły czwartek. A tymczasem jestem pewny, że mi nie uwierzycie. Kiedy przyszedłem do domu, mama nie była specjalnie zadowolona, jak zobaczyła Rexa. Właściwie wcale nie była zadowolona. Muszę powiedzieć, że to była wina trochę Rexa. Weszliśmy do salonu i mama przyszła, pocałowała mnie, zapytała, czy wszystko w szkole dobrze poszło, czy nie narobiłem jakichś głupstw, a potem zobaczyła Rexa i zaczęła krzyczeć. Gdzieś ty znalazł to zwierzę? Zacząłem jej tłumaczyć, że to jest biedny, mały, zabłąkany piesek, który pomoże mi złapać całą masę bandytów. Ale Rex, zamiast zachować się spokojnie, skoczył na fotel i zaczął gryźć obicie. A to był fotel, na którym tacie wolno siedzieć tylko wtedy, kiedy są goście. Mama dalej krzyczała, powiedziała, że zabroniła mi przyprowadzać zwierzaki do domu. O, tu jest błąd w tłumaczeniu, bo jest napisane, zabroniła mi przyprowadzać zwierzaki do domu. Wiecie? No, niestety. Już wam tu piszę. Zabroniła mi dobrze jest. Tak, że zabroniła mi przyprowadzać zwierzaki do domu. Dobrze, wszystko dobrze. To prawda, mama już mi raz zabroniła, kiedy przyniosłem mysz. Zwierzaki do domu. Że to jest niebezpieczne, że ten pies może być wściekły, że nas wszystkich pogryzie, że wszyscy się wściekniemy, że zaraz weźmie szczotkę, żeby wyrzucić tego zwierzaka że daje mi minutę, żebym wyprowadził psa z domu. Ojejku, znowu strony. Z trudem udało mi się nakłonić Rexa, żeby zostawił w spokoju obicie fotela. W zębach został mu kawałek materiału. Nie rozumiem, jak mu to może smakować. Potem wziąłem Rexa na ręce i wyniosłem do ogrodu. Chciało mi się płakać, popłakałem sobie. Nie wiem, czy Rex też był smutny, bo zajęty był wypluwaniem resztek obicia. Przyszedł tata i zastał nas siedzących przed drzwiami. Ja płakałem, a Rex pluł. Co tu się dzieje? Spytał tata. Wtedy ja wytłumaczyłem tacie, że mama nie chce Rexa, a Rex to mój przyjaciel, a ja jestem jedynym przyjacielem Rexa i on mi pomoże złapać całą masę bandytów i że nauczę go sztuczek i że ja jestem bardzo nieszczęśliwy i znowu się rozpłakałem. A tymczasem Rex drapał się tylną łapą za uchem. A to jest okropnie trudne. Raz próbowaliśmy to zrobić w szkole i udało się jedynie Maxensiuszowi, który ma bardzo długie nogi. A wiecie co? Też umiem się drapać nogą za uchem. Hops, bierzemy nogę. Tylko którą, za którym uchem? Co prawda jest to trochę trudne. O, ale jest okej. Na siedząco, na stojąco chyba by było ciut gorzej. Nie wiem, na stojąco nie próbowałem, ale na siedząco umiem. Dobra, nie przedłużam, sorry. Maksencjuszowi, który ma bardzo długie nogi. Tata pogłaskał mnie po głowie, a potem powiedział, że mama ma rację, że to niebezpieczne przyprowadzać psy do domu, że mogą być chore i zaczynają gryźć, a potem trach, wszyscy zaczynają się ślinić i dostają wścieklizny. I że dowiem się tego kiedyś w szkole. Pasteur wynalazł lekarstwo, jest dobroczyńcą ludzkości i można wyzdrowieć, ale to bardzo boli. Odpowiedziałem tacie, że Rex nie jest chory, że bardzo lubi jeść i że jest okropnie mądry. Wtedy tata popatrzył na Rexa, podrapał go w głowę, tak jak robi to czasami ze mną. Tak, ten piesek wygląda na zdrowego, powiedział tata.
a Rex zaczął go lizać po ręce. To się okropnie spodobało tacie. Przyjemny, powiedział tata. A potem wyciągnął drugą rękę i powiedział: no to podaj łapę, daj łapeczkę, no daj. I Rex podał mu łapę, a potem polizał go po ręce. A potem podrapał się za uchem. Był okropnie zajęty ten mój Rex. Tata bawił się z nim, a potem powiedział: no dobrze, poczekaj tu na mnie, spróbuję załatwić to z twoją matką. I wszedł do domu. Tata jest fajny. Podczas kiedy tata załatwiał z mamą, ja bawiłem się z Rexem, który zaczął służyć, a potem, ponieważ nic mu nie dałem do jedzenia, zaczął drapać się za uchem. On jest fantastyczny, ten Rex. Tata wyszedł z domu z miną nie bardzo zadowoloną. Usiadł obok mnie, podrapał mnie w głowę i powiedział, że mama nie chce mieć psa w domu. Szczególnie po tym, co Rex zrobił z fotelem. Już chciałem się rozpłakać, ale przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Jeśli mama nie chce trzymać Rexa w domu, powiedziałem, może byśmy go trzymali w ogrodzie. Tata zastanowił się chwilę, a potem powiedział, że to dobry pomysł, że w ogrodzie Rex nie narobi szkód i że zaraz mu postawimy budę. Ucałowałem tatę. Poszliśmy na strych szukać desek, a potem tata przyniósł swoje narzędzia. Rex tymczasem zaczął zjadać begonie, ale to nie tak straszne jak zjadanie fotela z salonu, bo my mamy więcej begonii niż foteli. Tata zaczął wybierać deski. Zobaczysz, powiedział. Zrobimy mu wspaniałą budę. Prawdziwy pałac. A potem, powiedziałem, nauczymy go sztutrek i będzie pilnował domu. Tak, powiedział tata. Wytresujemy go tak, żeby wypłaszał nieproszonych gości, na przykład Bledurta. Pan Bledurt to nasz sąsiad. Tata i on lubią się przekomarzać. Bawiliśmy się świetnie. Rex, ja i tata. Troszkę się zabawa popsuła, bo tata uderzył się młotkiem w palec i krzyknął, a mama wyszła na próg. Co wy tam robicie? Zapytała. Więc zacząłem jej tłumaczyć, że tata i ja postanowiliśmy zatrzymać Rexa w ogrodzie, bo tam nie ma foteli i że tata robi mu budę i że nauczymy Rexa gryźć pana Bledurta, żeby dostał wścieklizny. Tata coś tam powiedział, ale niedużo. Ssał palec i patrzył na mamę. A mama wcale nie była zadowolona. Powiedziała, że nie ma zamiaru trzymać tego zwierzaka. Proszę, spójrz tylko, co to zwierzę zrobiło z moimi begoniami. Rex podniósł łeb, podszedł do mamy, machając ogonem i zaczął służyć. Co znaczy służyć? Trochę średnio wiem, wiecie? Mama spojrzała na niego, a potem schyliła się i pogłaskała go po głowie. A Rex polizał ją po ręce. I ktoś zadzwonił do furtki. Tata poszedł otworzyć i wszedł jakiś pan. Popatrzył na Rexa i powiedział: Kiki, nareszcie, szukam cię wszędzie. Czego właściwie pan sobie życzy? Zapytał tata. Czego sobie życzę? Powiedział ten pan. Życzę sobie mojego psa. Kiki umknął gdzieś, kiedy go wyprowadzałem na spacerek i powiedziano mi, że jakiś smarkacz zaciągnął go tutaj. To nie jest Kiki, tylko Rex, powiedziałem. Będziemy we dwójkę łapać bandytów, tak jak w tym filmie, który oglądałem w czwartek. I wytresujemy go, żeby robił kawały panu Bledurtowi. Ale Rex miał zadowoloną minę i skoczył temu panu na ramiona. O, na ramiona! Kto mi udowodni, że to pański pies? Zapytał tata. Błąkał się sam. A obroża? Powiedział ten pan. Nie widział pan jego obroży z moim nazwiskiem Julian Józef Trempe? Trempe? Julian Józef Trempe? I z moim adresem? Właściwie powinienem wnieść skargę. Chodź, mój biedny Kiki. Coś takiego. I odszedł z Rexem. Staliśmy jak wrośnięci w ziemię, a potem mama zaczęła płakać, więc tata pocieszył mamę i powiedział, że przecież ja na pewno znowu przyprowadzę jakiegoś psa. Nie dziś, to jutro. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapomnijcie o subskrypcji kanału oraz dzwoneczku i wpadajcie na poprzedni albo późniejszy film. Dzięki bardzo. Pa! I łapeczce w górze, jeśli już wspomniałem. Jeśli nie...